Dzisiaj rozpoczął się doroczny tydzień mediacji. W okręgu suwalskim sąd zaplanował kilka wydarzeń. Dzisiaj odbył się dyżur w sądzie okręgowym, a kolejny zaplanowano na wtorek, czyli na jutro, w godzinach od 13 do 15. Jednak nie tylko w siedzibie sądu okręgowego prowadzone będą działania. Mediatorzy w ramach akcji dostępni będą w dwóch sądach rejonowych. W Augustowie 15 października w godzinach od 10 do 12. A także w Ełku w środę, również od 10 do 12. Istnieje też możliwość telefonicznej komunikacji z mediatorami. Takie dyżury zaplanowano na 16 października w godzinach od 13 do 15, a numery telefonów to 505 075 248 i 600 648 054. Od 14 do 18 października w godzinach od 8 do 10 mediatorzy czekać będą na kontakt pod numerem 691 305 181 i tu będzie to adwokat i mediator zarazem. Suwalska koordynator do spraw mediacji spotka się również z młodzieżą w dwóch szkołach. Pierwszy wykład zaprezentowany zostanie 17 października w szkole podstawowej w Starym Folwarku. I choć głównym adresatem wiedzy o mediacjach będzie tutaj młodzież z klas 7 i 8, to inni zainteresowani też będą mile widziani. Tytuł spotkania to mediacja jako sposób na przyspieszenie rozwiązywania sporów sądowych w sprawach karnych i cywilnych. Miejsce to sala gimnastyczna tej szkoły, a początek wykładu o 11:05. Ten sam temat pojawi się również na spotkaniu z młodzieżą licealną w pierwszym liceum ogólnokształcącym w Suwałkach. Tutaj adresatem będą uczniowie z klas 1-4, a zajęcia rozplanowano właściwie na cały dzień.